Cześć, tutaj Michał Kaper z portalu ringpolska.pl. Witam Was serdecznie, moi drodzy. Taka ekspresowa mikropraseczka wieczorna. Trzy szybkie newsy. Po pierwsze, Jarrell Miller, pogromca Tomka Adamka i Mariusza Wacha, został zawieszony na 2 okrągłe lata za stosowanie dopingu przez Sportową Komisję Stanu Nevada. To zawieszenie jest konsekwencją dopingowej wpadki Millera przed planową na lipiec walką z Jerrym Forrestem u Big Baby. Wykryto obecność endurobolu. Co ciekawe, to jest ta sama substancja, na której łapany był Jarrell Miller przed zeszłoroczną, ostatecznie odwołaną walką z Antonym Joshuą. Wówczas jeszcze w organizmie Amerykanina wykryto hormon wzrostu i EPO. Teraz był to tylko endurobol, no ale Komisja Sportowa Stanu Nevada wzięła pod uwagę właśnie fakt, że jest to recydywa w przypadku Millera. To jest trzecia w sumie dopingowa wpadka Amerykanina, a druga na przestrzeni kilkunastu miesięcy. Przed tą walką z Joshuą niespecjalnie można było Millera ukarać, bo on wówczas nie był licencjonowany przez żadną sportową komisję w Stanach Zjednoczonych, więc nie można było go formalnie zawiesić. Natomiast federacja WBA nałożyła na niego taką półroczną karę. On tę karę odbył i miał wrócić na ring właśnie podczas lipcowej gali grupy Top Rank. To miał być dla niego debiut w stanie Boba Ruma. Do tego debiutu nie doszło, bo wykryto u niego ten endurobol. No i ostatecznie nałożono karę. 2-letnia dyskwalifikacja. Miller może się ubiegać o skrócenie tej kary do 18 miesięcy pod warunkiem, że ukończy kurs dotyczący konsekwencji stosowania dopingu i opłaci serię takich wyrywkowych badań antydopingowych. Kolejna informacja, wspomniałem tutaj o Tomku Adamku jako jednej z ofiar Jarrella Millera. Tomasz Adamek, moi drodzy, wraca na ring i z tego co wiem, wcale nie na walkę pożegnalną. Mówi się podobno nawet o serii 3 pojedynków z udziałem Góral. Oczywiście wszystko będzie firmował Polsat i projekt Polsat Boxing, który teraz wraca do życia 5 grudnia za sprawą kolejnej gali, której główną atrakcją będzie walka Michała Cieślaka z Taylorem Mabiką, a Tomasz Adamek boksować ma w przyszłym roku, wiosną podobno pierwsza walka i potem podobno ma być kolejne, także Góral miał się z ringiem żegnać, no ale wygląda na to, że wcale się póki co żegnał nie będzie. I na koniec jeszcze potwierdzenie wcześniejszych spekulacji. Będą, moi drodzy, kibice na gali Joshua Pulev 12 grudnia w SSE Arena Wembley. Dokładnie będzie mogło w tej hali zasiąść 1000 kibiców. Bilety wcale nie są aż takie drogie. VIP-owskie będą kosztowały 1000 funtów. A te tańsze 100, 200, 300 i 500 funtów, także nie jest to jakiś horror, natomiast no, na pewno nie są to bilety super tanie. Wejściówki będzie można kupić w piątek od godziny 10, 4 grudnia, na przykład na StubHub.co.uk. Można próbować, jeśli ktoś jest chętny. Nie wiem, jakie są teraz przepisy, regulacje dotyczące podróży z Polski do Wielkiej Brytanii. Nie wiem, czy tam nie obowiązuje kwarantanna, ale jeśli słuchacie mnie w Wielkiej Brytanii, to możecie spróbować takie sobie bilety nabyć na tej gali do Ośma, także do walki Krzyszka Głowackiego z Lorenzem Okoli o pas WBO wagi junior ciężkiej, plus jeszcze Mariusz Wach kontra Hughie Fury, także ciekawa walka, 1000 kibiców w SSE Arena Wembley, a w Polsce transmisja w platformie streamingowej DAZN. Jeśli obejrzycie mój poprzedni filmik, to zobaczycie, jak to DAZN w Polsce wygląda, za ile można kupić dostęp i z czym to się je. Na razie to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Buongiorno. Tan fuerte.